dobrze, zgodnie z mapą to musi być gdzieś tutaj. Zobaczmy. Czy to może być tu? No dalej! Poddaję się, nie mogę tego znaleźć! Pomóż mi, Su, proszę! Sami, dlaczego tu jest taki bałagan? Szukam skarbu! Nie widzisz mapy? Tak, jakby w naszym domu była rzeka. Co? Rzeka? Jaka rzeka? Daj mi spojrzeć! O, rozumiem! Masz rację! Cóż, każdy może popełnić błąd! Hej, a kto tu posprząta? Nie wiem, możesz to zrobić, jeśli chcesz! Dam ci mop! Proszę, weź go! Miłej zabawy, Suzy! A ja znikam! Pa, pa! Nie tak szybko, proszę pana! Hej, co robisz? Postaw mnie natychmiast! Nie, nie rośliny! To łaskocze! A teraz będzie jeszcze zabawniej! Susan, nie ośmielisz się! Przestań! Postaw mnie, no już! Szlam jest o wiele bardziej poręczny niż mop! Zobacz, ile błota już posprzątałam! Okej, trochę więcej tu i tam. Świetnie! Ach, czyś ty oszalała, Susan! Jak śmiesz! Jestem cały pokryty błotem! To jest obrzydliwe! Cóż, przynajmniej wszystko wokół jest czyste. Kogo to obchodzi? Nie mogę szukać skarbu z takim wyglądem. Wszyscy piraci będą się ze mnie śmiać. Po prostu weź prysznic. O, serio? Nie ma mowy. Posunęłaś się za daleko. Wiem! Zgadzam się tylko na bombastyczną kąpiel! Bombastyczną, mówisz? W takim razie wiem, co robić! Aha, interesujące! Świetnie! No dalej, Su, opowiedz mi o tym, proszę! Zrobimy kulę do kąpieli! Wow, naprawdę? Kula do kąpieli? To brzmi fajnie! Tak, tak, ale nie powróć znowu wszystkiego! Dobrze! Mam tu sodę oczyszczoną i kwasek cytrynowy! Zaczynajmy! Musimy to wymieszać! Właśnie tak! O, rozumiem! A co teraz dosypujesz? To sól morska. Prosto z morza? Fajnie! I trochę więcej kwasku cytrynowego. Tak. A jaki będzie następny krok? Co teraz? O rany, więc to jest następny krok! Tak, musimy to dobrze wymieszać. Hej, hej, Su, zobacz, co znalazłem! To będzie dobre dla naszej kuli do kąpieli. Wiesz, jeśli chodzi o zapach. Olejek zapachowy? To świetny pomysł, Sami. Będzie pięknie pachnieć. Teraz musimy wybrać kolor. Ta kula do kąpieli będzie tak kolorowa, jak to tylko możliwe. Mój ulubiony. Su, skąd wiedziałaś? Jesteś moim najlepszym przyjacielem, głuptasie. I zależy mi na tobie. Tak czy inaczej, to jeszcze nie jest takie, jak powinno. Ale wystarczy porządnie wymieszać. Już gotowe? A teraz? Spokojnie, Sam. Prawie skończone. Ostrożnie przełożymy mieszankę do tej foremki. I zrobimy to samo z drugą foremką. Teraz trzeba je ścisnąć tak mocno, jak tylko się da. O, szybko, pokaż mi, Su! Nie mogę się doczekać! Nie mogę! Ło, ale piękna! Ojej! Spójrzcie tylko na to cudo, które stworzyliśmy, przyjaciele. Jest taka mała. Musimy ją przetestować. Do łazienki, szybko! Sami, wracaj! Mam wszystko przygotowane, widzisz? Teraz wlejmy wodę do naszej prowizorycznej wanny. Chcemy przetestować kulę, więc potrzebujemy dużo wody. Dlaczego nie idziesz, Su? Czekam na ciebie w łazience! Ale mam tu wszystko gotowe. I mówisz mi to teraz? Odsuń się, będzie chlapać! Skok na bombę! O rety, ale dużo bąbelków! Chcę to powtórzyć! Bąbelki, bąbelki! O, uwielbiam nurkować pod wodą! Teraz dodajmy naszą kulę do kąpieli. Nie, woda jest brudna! Musimy ją zmienić! Teraz lepiej, wrzucaj! Wow, to jest niesamowite! Spójrz na te kolory! Piu! Żeby nasza mała kula nie czuła się samotna, dodajmy jej przyjaciół! Tak jest! Teraz jest więcej zabawy! Pachnie tak pysznie, aż chce się wskoczyć, prawda? Nadchodzę! Whee! Jest taka bąbelkowa i szalona! Uwielbiam kulę do kąpieli! Su, nie wstydź się! Wskakuj! Jest tyle pianej zabawy! Ta wanna jest dla mnie za mała! Ale nie dla kaczuszek! Och, to takie relaksujące! Tak miło! Dobrze, że to zrobiliśmy! A co powiesz na to, żebyśmy zrobili mydło? Naprawdę możemy? Cóż, ty zaczynaj, a ja potrzebuję jeszcze kilku minut.
Okej, z czego powinniśmy zrobić nasze mydło? O, to mój stary spinner. Ale fajny. Co tam masz? Pokaż mi. Wow, super światełka. Tak, to była kiedyś moja ulubiona zabawka. O, ja też mam ulubioną zabawkę. Jest tutaj. Proszę bardzo, to całkiem zabawne, prawda? Spróbuj to rzucić lub pociągnąć, a zobaczysz, jakie to fajne. Okej. Wow, niesamowite. Hej, co to jest? Co? Nigdy wcześniej tego nie widziałem, to nie moje. Cóż, myślę, że wiem, co to jest. Co? Jakiś lód czy coś? Nie całkiem. Najpierw musimy roztopić te kostki. No, teraz lepiej. Susan, co ty chcesz zrobić? Ugotować zupę? Nie rozumiem. Myślałem, że robimy mydło. Au! To wszystko takie skomplikowane, aż rozbolała mnie głowa. Przestań robić sceny i przynieś mi wodę. Proszę bardzo, ale nadal nie rozumiem, dlaczego to robisz. Cierpliwości, mój szlamowy przyjacielu. Wkrótce się przekonasz. Zaczynamy. Teraz to gotujesz? No, to wcale nie jest mylące. Porządnie zamieszajmy kostki, aby łatwiej się rozpuściły. Nie mów mi, że teraz to zamrozisz, tu! Zdecyduj się w końcu! Może ten spinner pomoże mi się zrelaksować? Ale super! Więc co teraz? Teraz dodamy trochę koloru. Dobrze wszystko wymieszajmy, żeby wydobyć kolor. Właśnie tak! Możesz mi wyjaśnić, co robisz? Nudzi mi się! Aha, powiem ci, dodam tylko trochę brokatu do naszej mieszanki. I znowu wymieszajmy wszystko dobrze, aby brokat równomiernie się rozłożył. Proszę bardzo. Myślę, że wszystko idzie dobrze. Zobacz, jak błyszczy. Co? Nie mogę już tego znieść. Po prostu powiedz mi, co robimy? Za chwilę sami. Pozwól mi tylko... Ach, świetnie, użyjmy tego. Spinner idealnie tu pasuje. Hej, to nie fair. Teraz nawet nie mogę się pobawić. Co się dzieje? Przykro mi sami, ale to wszystko dla dobra naszego rzemiosła. Obiecuję. I musimy wlać tę piękną mieszankę do formy. Trzeba to zrobić ostrożnie, żeby nie powstały bąbelki. O, teraz widzę! To jest lizak, prawda? Tu jesteś pełna niespodzianek, jak zawsze! Och, sami mały łasuchu! To nie jest lizak! Och, daj spokój! Przez cały ten czas robiliśmy mydło? Niemożliwe! Ależ możliwe, sam zobacz! Cóż, szkoda, że to nie jest lizak, ale lubi się też myć. Odsuń się, Suzy. Ach, fajne uczucie. Piękne mydełkowe serduszko rozweseli każdego i pomoże utrzymać czystość rąk. Aha, teraz ja coś zrobię. Dobrze, Su, weź tę czerwoną fiolkę. Okej, i co mam z tym zrobić? Psst, przyjaciele, zaraz zrobię prank. Dodaj to, Su! A otrzymasz piękną szminkę! Zastanawiam się, co to będzie za szminka. O nie! Mam cię, Suzy! Niezły żart, co? Ach, jestem świetny! Ach, tak! No to zrobię sobie nowego szlamowego przyjaciela! Co? Daj spokój! To był tylko żart! Do zrobienia szlamu będziemy potrzebować skrobię kukurydzianą. No dalej, Su, nie mówisz poważnie, prawda? Trochę przezroczystego kleju. Su, przestań, proszę. Doskonale wiesz, że jestem niezastąpiony. Tak, tak, oczywiście. Więc gdzie to ja skończyłam? A, porządnie, to wymieszajmy. Muszę ją powstrzymać. Nie potrzebujemy tu żadnych innych szlamów. I już, baza na szlam jest gotowa. Co robić? O, właśnie tego potrzebuję. Zobaczmy, czy uda się jej zrobić szlam bez barwników. Dodajmy kolorów. Hej, gdzie reszta? No cóż, może być zielony. O, jestem geniuszem! Zielony to całkowicie nieróżowy. Co za kolor? Tak, co? Będziesz miała taki brzydki szlam. Zawsze możesz przestać, wiesz? Daj spokój, Sami. Zielony też jest fajny. Czy ten zielony szlam przyniesie ci takie pyszne cukierki jak ja? Bardzo w to wątpię. Cóż, nie dowiemy się tego, dopóki go nie zrobimy, prawda? Oto jest.
Idealnie rozciągliwy i taki miły w dotyku. Całkiem fajny. O, wiem. Uformujmy z tego nowego sama. Nowy sam? Co to znaczy? Jestem tu jedynym samem. Przyjaciele, czy on według was wygląda jak ja? Jestem oficjalnie obrażony. Nie wiem. Uważam, że jest uroczy. Hej, ja też jestem uroczy. Po co nam ten facet? Cóż, może do umycia rąk? Co? Czy jak się mydli? Jest idealny do umycia rąk po wszystkich dzisiejszych rękodziełach. Fajnie, ale nadal uważam, że jestem dużo lepszy. Subskrybujcie, jeśli się zgadzacie. O, jesteś najlepszy sami. To by było tyle na dziś. Polubcie ten filmik i koniecznie obejrzyjcie inne filmy na naszym kanale. Do zobaczenia. Su, przestań już z tym szlamem. Oto idzie. 2 plus 2 razy trzeci stopień szlamu. Aha! Eureka, to dokładnie to, czego potrzebujemy. Co tu się dzieje? Próbowałem znaleźć przepis na idealny projekt z papieru. Jeśli mi się uda, mogę wygrać nagrodę Nobla i wykonać specjalny taniec zwycięzcy. Ała! Chyba, żeby wykonać ten taniec, trzeba mieć już nagrodę. O, biedactwo. Ale to naprawdę dobry pomysł. Chodź, będę twoją asystentką. Naprawdę? O, Suzy! Co? Czy coś się do mnie przykleiło? Co to jest? Obrazek? Wygląda tak słodko. Bardzo mi się podoba. O, to jest moja próba numer 50. Nie bardzo wiem, co z tym zrobić. W takim razie po prostu płyniemy z prądem i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Mam też to. O, super! Zobaczmy. Myślę, że możemy spróbować je połączyć w ten sposób. Aha, kolejny genialny pomysł. Jestem taki mądry. To wygląda pysznie. Zaczekaj, zamieńmy się. Myślę, że prawdziwe ciasteczka będą lepiej smakować, a my zrobimy paczkę papierowych. Doceniam te zmiany, Su. A oto coś małego ode mnie do projektu. Sami, to wygląda świetnie. Ten kawałek wygląda, jakby tu idealnie pasował. Oto kolejny. Potrzymaj to. Aha. Jak myślisz, co to będzie, Sami? Nie jestem pewien. Masz jakieś pomysły? Przypomina coś z naszej łazienki. O tak, dozownik pasty do zębów. O, masz rację. Podkręćmy to trochę. Okej. Okay. Tutaj mam tubkę pasty do zębów. Włóżmy ją do naszego projektu i sprawdźmy, czy działa prawidłowo. Zróbmy to. Dlaczego ta szczoteczka do zębów nie szczotkuje? Może dlatego, że to nie jest jeszcze szczoteczka, ale pracuję nad tym. Czy możesz się, proszę, pospieszyć? Chcę już to wypróbować. Dziękuję bardzo. Teraz możesz ty przetestować. Proszę bardzo. Widzisz? Działa. Wow, niesamowite, ale potrzebuję więcej pasty do zębów. Co? Co to jest? Slime? Wspaniale! Zapisz to, Su, użyjemy tego do naszego następnego projektu. To akurat mogę zrobić. A jaki będzie następny projekt? To musi być gdzieś tutaj. Jestem prawie pewien. A, oto jest! Powiedz mi, Suzan, kochasz galaretkę tak mocno jak ja? Kocham, o ile jest wyjątkowa. Eksperymentalna, że tak powiem. Oto nasz nowy eksperyment. Za chwilę zobaczysz, co to będzie. O, dzięki, Sami, świetnie. Rozmiar jest po prostu idealny. Wszystko w porządku?
Jesteś jakiś rozkojarzony. Wszystko w porządku. Jestem tylko skoncentrowana, bo trzeba to przykleić. Potencjalny laureat Nagrody Nobla jest w niebezpieczeństwie. Pomocy! Już, już, mała drama queen. Chyba ten kawałek powinien być przyklejony dokładnie tutaj, a ten trafia tutaj. Wygląda całkiem fajnie i jakie to satysfakcjonujące. Teraz idzie slime. I tył. Aha. Okej, mam przykrywkę. Spokojnie, spokojnie. Hej, chciałam to wycisnąć. To najlepsza część. To takie wspaniałe uczucie. Zaczekaj, to jest to! Pierwsza część przepisu na doskonały projekt! Zdolność do wyciskania! Trzeba tworzyć więcej takich projektów! Więcej glotków! Spokojnie, spokojnie, Sami! Pozwól, że to zapiszę! Do następnego projektu użyjmy mojego planu, jeśli nie masz nic przeciwko! No dobrze, to ja zajmę się kolorowaniem! Ach, to jest przyjemne! Mam doskonały gust! Będzie gotowe w Mixuzi! Sami, robisz bałagan. Dlaczego nie możesz być bardziej ostrożny? Spójrz na to! Na szczęście wiem, jak to naprawić. Wyszło idealnie. Dobra robota, Samie. Nawet moje wypadki odnoszą sukcesy. Oto ostatni szlif. I ten projekt również jest gotowy. Oto mój ulubiony slime. Sami, czy możesz przynieść mi torebkę? Czy mam coś na głowie? Co się dzieje? Dlaczego brzmi tak dziwnie? Ojej. Och, Sami, zachowujesz się dzisiaj naprawdę dziwnie. Tak czy inaczej, dzięki za torebeczkę. Teraz patrz uważnie. Ważne, aby prawidłowo skleić wszystkie kawałki. Oczywiście nie możemy zapomnieć o tyle. No to zaczynamy. Co powiesz, Sami? Myślę, że możemy użyć czegoś innego w naszych projektach. Na przykład biura Feniksa. Albo ogona syreny! Brzmi całkiem magicznie, co? Tak! Nie, potrzebujemy czegoś innego! Oczywiście, to genialne! Nikt wcześniej tego nie zrobił! Może moglibyśmy użyć balonu? Sami, co się tam stało? Przepraszam, chyba dałem się trochę ponieść! Przejdźmy dalej, dobrze? O nie, to straszne! Nie mamy już lodów! W sensie, w ogóle, zupełnie! Słyszysz mnie? Nic nie widzieliście, kochani, okej? Potrzebujesz tego, Suzy? Nie! Najpierw mnie złap! Sam, daj mi to! Nie! Och, nie mam na to czasu. Jedziemy dalej. Teraz dodajmy naklejkę. A gdzie jest balon? Drogi Su, to zadanie dla prawdziwego profesjonalisty! O nie! Su, poddaję się! Pomóż mi, proszę! Oczywiście. Teraz wypełnijmy nasz rożek lodami. I na koniec dodajmy żółty balon. Proszę bardzo. Jeśli chcesz, możesz też narysować uroczą buźkę, taką jak ta, za pomocą markera. Su, wygląda świetnie! Ale ja też coś zrobiłem! Sprawdź to! Wow, Sami, to urocze! Okej, zaczynamy! O, jest to taki miękki i fajny! Uwielbiam go! O, mój biedny brzuszek! Potrzebuję coś zjeść!
jeść! Jeśli jesteś głodny, mogę podzielić się z tobą słodyczami. Świetne wyczucie czasu! Daj mi je, Su! O, czy to jest ciastko? Tak lepiej! I dzięki temu mam pomysł na nowy projekt! Dokładnie wiem, o czym myślisz, Sami. Zróbmy to! Pamiętaj proszę, żeby wszystko porządnie skleić, dobrze? Pewnie, pewnie. Myślę, że jest gotowe. Zdążyłeś zrobić resztę? Oczywiście! Zrobimy pudełka ze specjalnymi niespodziankami w środku. Co myślisz? Brzmi świetnie, ale jakie będą niespodzianki? Nie widzę tu nic. Moje ulubione słodycze oczywiście! Dalej, Su! Zapakuj wszystkie! Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, panie Łasuku. Dokładnie tak. Potwierdzam, kocham słodycze. Spójrz na te piękne okładki, które zrobiłem. Myślisz, że mógłbym dostać Nobla za coś takiego? Nie sądzę, ale wygląda to naprawdę ładnie. Jestem pewna, że dostaniesz dużo lajków od naszych widzów. Wow, naprawdę podoba mi się, jak to wyszło. Ale ładne i zaskakujące. Su, chcę to przetestować. Otwórzmy jedną małą niespodziankę, dobrze? Okej. Zobaczmy, co tutaj mamy. Och, to wiśnie. Sami, wiem, że je lubisz. Niam, niam, są pyszne, ale chcę arbuza. Arbuz? Ale mamy go wyhodować, czy coś? Nie, robimy przecież pracę z papieru, pamiętasz? Weź to! Tak, szefie, porysujmy trochę. Uwierzycie? Wygląda na to, że nigdy nie wykonam swojego noblowskiego tańca. Och, nie płacz. I zobacz to! O, cześć, panie arbuzie! Proszę, chodź ze mną, mam dla ciebie zadanie. Poczekaj tutaj. Cześć, mam na imię Su, miło cię poznać. Su, wszystko w porządku? W porządku, a co tam ukrywasz, Sami? Proszę, to fajna miękka rzecz, którą można użyć do projektu. To idzie tutaj. Su, ja też coś zrobiłem. To na naszego arbuza. Pasuje? Idealnie. Dodajmy tylko trochę ozdób. Och, to takie słodkie. Mały zielony listek. I gotowe. Takie fajne, takie sprężyste. Su, ty też musisz spróbować. Wow, masz rację. Tak, Sam. W końcu to znaleźliśmy. Teraz pozwól mi zapisać przepis. Co się dzieje? Gratulacje, kolego. Udało ci się odkryć coś, na co wszyscy czekaliśmy. Gratulacje, Sami. Brawo. Nagroda Nobla za projekty jest twoja. Świętujmy. Pamiętajcie, aby dać nam łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał, kochani. Do zobaczenia. Pa, pa.
Co jest nie tak, Su? Ach, to po prostu nie jest mój dzień. O-o, to nie brzmi dobrze. Co za bałagan? I po co tu te poduszki? Musimy ją jakoś rozweselić. To nie jest śmieszne, to przerażające. Chociaż spróbujmy. Cześć, Su! Ojej, chyba nie zadziałało. Sam wystraszyłeś mnie. Przepraszam, plan był trochę inny. Ale wszystko gra, zrozumiałeś? Rozumiem. Ach, Daki, chciałbym mieć sprzęt do odgadywania jej nastroju. Mam pomysł! Wiem, co cię rozweseli, Su. Czas na rękodzieło. Jakie dzieło? No dalej, czy mogłabyś pokolorować tę kartkę? No dobrze, którym kolorem? Niech będzie jak tęcza. Okej, okay, czyli czerwony też. Pomarańczowy, Sam, zapomniałeś? O, chyba tak. Potem weźmiemy żółty i kilka odcieni zieleni. Ten niebieski jest jak niebo. I jeszcze różowy, a po nim fioletowy. No i co myślisz, Sami, wystarczająco tęczowo? O tak, teraz pokolorujmy tę kartę nastroju. Ale to zadanie jest zbyt ważne, więc zrobię to sam. Muszę wybrać najładniejsze kolorki. Co? Kto to zrobił? Hej! Czy to twoja sprawka, Su? Owszem, i myślę, że rozumiem twoją koncepcję. W każdej sekcji musimy zawrzeć inną emocję. To będzie coś w rodzaju wskaźnika nastroju. Teraz narysujemy linię w poprzek w ten sposób. I teraz pozostaje tylko to skleić. Odrobina kleju. Aha, i gotowe. Patrz uważnie, przymocuję przednią część do tylnej. O, a oto zło. Pasuje, Su? Idealnie. Musimy też znaleźć suwak. Hej, kipi, kipi, kipi. Aha. Przepraszam, Hello Kitty, ale naprawdę potrzebujemy tej błyszczącej rzeczy. Nie ma nic przeciwko. Naprawdę tak powiedziała? O, świetnie! Dzięki temu urządzeniu zawsze będę znał twój nastrój. W końcu. Słyszałam. Wow, bardzo fajna zabawa. Ale i tak nic nie sprawia nam większej radości niż wasza miłość, przyjaciele. Su, Su, wiem, co jeszcze możemy zrobić. Uuu, ekscytujące. Jaki jest plan? Wszystko do góry nogami. Tylko żartuję. W porządku, Sami. Już coś mam. Świetnie! Zajmę się kolorowaniem! Patrzcie, jak pracuję! Widzicie te wzory? Są unikatowe! O tak, są bardzo kreatywne! Mogę też poćwiczyć mistrzów? Cóż, nie radzisz sobie tak dobrze jak ja, ale niech ci będzie! Oto jeszcze jedna wyjątkowa technika. Brum, brum. Wow, tylko jak się dotrzymać? O nie, nic nie widzę. Sami. To jest myśl. Podoba ci się ta twarz? Tak, kiedy nie jest na mojej twarzy. Świetnie, wiem już co robić. Wygląda jak Roger, gdy widzi pająka. Twarze gotowe, ale nie mogą być nudne, niepokolorowane. Użyję różnych markerów i wykonam pracę bardzo starannie. Wow, Su, ten zielony przypomina mojego pradziadka. Niesamowite, skąd wiedziałaś? Wiesz co? Myślę, że te twarze będą lepiej wyglądać na jasnym tle. Hop, hop, hop! Juhu! Świetnie, teraz możemy je mieszać. Spójrz na to, Su, mam jeszcze więcej! Wow, kiedy ty to wszystko zrobiłeś? Super, zaczynajmy! Jestem bardzo zaskoczona. Chcę spróbować czegoś nowego.
Nieważne. Patrz na mnie, Su! Jestem wściekły! A teraz jestem przerażony! Bawiąc się w ten sposób, na pewno rozweselicie siebie i swoich przyjaciół. Spójrz, co znalazłem, Su! Wow! Ale zabawa! Auć! Wszystko gra! Hej, co to jest? To rzeczy do naszego następnego projektu. Spodoba ci się sami, obiecuję. Co? Zrobiłaś dla mnie nogi? A może to krzesło? Jestem zmieszany, Su. Co to do licha może być? Może to będzie dla ciebie trop? Czy to trampolina? Obawiam się, że nie, sami. No ej. Cierpliwości. Wkrótce wszystkiego się dowiesz. Znam sztuczki cyrkowe. To było dobre. Hej, gdzie ta piłka? O, świetnie, w samą porę. Więc teraz musimy zrobić dziurę w piłeczce. Dzięki temu szybko ją pomalujemy. Widzicie? Łatwizna. Potrzeba jeszcze twarzy. Polecam rysować markerami. Prawie zapomniałam o nosie. A teraz usta. O rany, to główka na sprężynce. Naprawdę fajnie podskakuje. Super, że zrobiłaś ich aż tyle, Su. Taki był plan od samego początku. Uwielbiam energię tych zabawek. Kochani, wiecie, co nas inspiruje do naszych projektów? Wasza miłość, oczywiście. Zgadza się. Więc zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji. Czuję, że nadal rozpiera mnie energia. Zróbmy coś jeszcze, Su, proszę. Spokojnie, mam jeszcze jeden fajny pomysł. Co to będzie? Nic nie wiem. Coś, co potrzebuje patyczka. Okej, patyczek, patyczek. Gdzie go znajdę? O! To było łatwiejsze niż myślałem. Oto prezent dla Suzy. O, dziękuję. Teraz patrz na to. Musimy zrobić kilka zagięć. O tak. I powstaje coś takiego. O, co to? Wiem, wiatrak! Niezupełnie. To pierwszy element czegoś większego. Będzie w pudełku. A pudełko wymaga dolnej części ścianek oraz pokrywy. Wiatrak w pudełku? Dziwne. Ale na pewno ci się spodoba. Potrzebujemy tutaj małego kółka. Aha. I moneta. Czekaj, Su, ja też chcę spróbować. Co? Sukces! Nie zapomnij zrobić otworu na monetę w pokrywce. Teraz użyjemy kawałka błyszczącej taśmy, aby przymocować górę do pudełka. To jest fajne i takie magiczne! Cierpliwości, mój przyjacielu! Teraz czas na napisy. Co? Najprawdopodobniej? Co najprawdopodobniej, Su? Najprawdopodobniej nasze koło fortuny jest gotowe. Chcesz wypróbować? Przyjaciele, czy rozpoznajecie tego gościa? Jeśli tak, śpieszcie się z lajkowaniem tego filmiku. Jeśli ktoś zna przyszłość... Sam! A, już idę! Przepraszam, że to tyle trwało, Su, ale spójrz, co znalazłem! O, super pomysł! Bardzo nam pomoże. Pozwól, że trochę go rozruszam. I mamy to! Mały wróżbita! O co powinienem go zapytać? O, już wiem! Czy dostanę dużo cukierków? Poczekaj chwilę, sami. Najpierw sprawdzę, czy wszystko działa jak należy. Co tu niby sprawdzać? To po prostu musi działać. No i co mam robić? To twoje pytanie? Nie, nie, moje pytanie brzmi, czy dostanę mnóstwo cukierków. A, no tak. W porządku, zobaczmy. Najpierw musimy zapłacić wróżbicie. O, no już, już.
Lepiej ci teraz nie mówić. Hej, to nawet nie jest odpowiedź. Zakręć jeszcze raz tu. Przepraszam, Sami. Jedna moneta, jeden obrót. Widzisz, jak wiele odpowiedzi? I taka po prostu ci się trafiła. Kochani, chcielibyście poznać swoją przyszłość? Obudźcie w sobie kreatywność i zróbcie takie samo koło. Ale pamiętajcie, żeby wrzucić monetę. Dość tego słów. Gdzie jest moja skarbonka? Uzyskam moją odpowiedź bez względu na koszty. Ach, to był naprawdę bardzo dobry dzień. Tak, no nie mów. Umieśćmy to wskaźnik nastroju. Teraz będziesz wiedział, jak się czujesz, Sami. Aha, masz dziś dobry humor. To najlepsza wiadomość. Naprawdę podoba mi się nasza gra z minami. To niewyczerpane źródło zabawy. Mogłabym to robić cały dzień. Tak, śmieszne buzie. Uwielbiam robić minę przestraszonego Rogera. Sam! Ojej, muszę ocalić swoje życie! Pamiętajcie o lajkach i subskrybujcie nasz kanał! Muszę lecieć! Zatrzymaj się! Na razie, ludzie! Dzień. Kiedy wreszcie stanę się sławny? Ha? Co to jest? To znak! Muszę mieć swoją wystawę rzemiosła! Dziękuję, dziękuję wszystkim bardzo za przybycie! Użyłam tylko kredek, żeby to wszystko zrobić! To jest to! Chodźcie no tu! O, moje piękne! Ale co teraz? Jesteście głodne? Co? Nie chcecie ciasta? A co lubicie? Po prostu mi powiedzcie! Sami, co tu wyprawiasz? Męczę się, nie widać! Przekonuję te uparte kredki do metamorfozy w rękodzieło, ale nic nie działa. Kredki nie mogą same przekształcić się w rękodzieło, ale mogę pomóc ci skierować twoją kreatywną energię we właściwym kierunku. Chodźmy. Niech będzie. Dobrze, jestem gotowa. Od czego chciałbyś zacząć? Chcę kredek w kształcie syrenich ogonów. O rany, nawet nie wiedziałam, że to mamy. Wyglądają tak realistycznie. A tu są kredki, już rozpakowane. Wiem, co robić. Umieśćmy kredki w formach. O tak! I gotowe! Nie, to nie zadziała. Czyli mój pomysł jest bezsensowny? Wcale nie. Chodzi tylko o nieco inne podejście. Wow, ale się błyszczy! Ale co powinniśmy z tym zrobić? Aha! Rozumiem! Dzięki temu moje kredki będą totalnie wyjątkowe. No dobrze. Zróbcie miejsce dla mojego talentu. Jestem wykończony. Kto by pomyślał, że to będzie takie trudne? Tworzenie nigdy nie jest łatwe, Sami, ale obiecuję, że warto. Bam, bam! Mówisz? Ten młotek poradzi sobie w każdej sytuacji. Wciąż nie macie dość kredki. Cios, karate! Ja wam dam! Dobrze, myślę, że mamy to załatwione. Dobra robota, Sami. Teraz musimy tylko poczekać. Co? Nie mam czasu! Wiem, jak przyspieszyć ten proces. Zadziałało? Jasne. Co my tu mamy? Zrobię to bardzo ostrożnie. Wow, wygląda niesamowicie! Dalej, przetestujmy to! Dobrze, no to lecimy. I co powiesz? Że to zasługuje na masę łapek w górę od naszych widzów! Nie bądźcie tacy ludzie, te kredki wymiatają! Pomysł z syrenimi ogonami był naprawdę świetny. Zgadzacie się, kochani? Masz coś jeszcze w zanadrzu, Sami? Oczywiście! Obraz z roztopionych kredek! I potrzebujemy czegoś, co podgrzeje atmosferę. Ha, wiem! A on pyta, czy to na twojej głowie to gniazdo ptaków? Nie wierzę, że on naprawdę to powiedział. Mam nadzieję, że tobie podoba się ta fryzura. Nie wiem, może mogłabyś nieco zmienić jej styl?
O, oczywiście, mam to, czego potrzebujesz. Przyszło wczoraj, to najnowszy model. Powinien załatwić sprawę. Muszę cię jednak ostrzec, trzymaj się mocno. O nie. Drugie panie wybaczą, zabieram to. Hej, ani kroku dalej. Oh, bałam się, że zostanę bez włosów. Dobrze, to nasze wszystkie kolory. Suzy, pomóż, to jest o wiele za ciężkie na moje mięśnie. No tak. Dorośli są w tym lepsi, ludziska. To prawda, poproście ich o pomoc, jeśli planujecie zrobić to. Zaczekaj, Su, mam pomysł. Dodaj trochę białego do tej kolorowej mieszanki. To będzie spektakularne. Cóż, oby. Spróbujmy. Sami miałeś rację. To jest arcydzieło. Tak, wygląda świetnie. Moment, pozwól mi spojrzeć na to z daleka. Okej, co robimy dalej? Co? Nie wiem, nie planowałam aż tylu robótek. Ale nie możesz wystawić tylko dwóch prac. Nie mogę? O nie! Chwila, chwila. Chcę być sławny, Su. Potrzebuję tej wystawy. Dobrze, chyba mam pomysł. No to ruszamy. To jest absolutnie urocze. Zgoda! I to było takie proste, że narysowałem trzy! I wszystkie wzory są różne? Super! A teraz trochę magii. To czarna farba akrylowa, kochani. Kto chce zobaczyć coś naprawdę fajnego? Teraz drap, drap, drap! Świetna zabawa! I w sumie to dość łatwe. Po prostu puść wodze fantazji, a powstanie coś w tym stylu. To jest ekstra, Su! Przeszłaś samą siebie! Dzięki, bardzo mi miło. Teraz czas na recenzję. Ach, chce mi się pić po całej tej pracy. Co to jest? Co się dzieje? Ach, potwór! A masz, odejdź! Czemu tak głośno krzyczysz, Su? Dzięki za herbatkę, mistrzu. Szkoda, że nie miałeś żadnych ciasteczek. Do następnego. Chwilunia, wiem, co jeszcze możemy stworzyć. Co powiesz na kredki Dino, Susan? Brzmi super. A tu mamy to, czego nam potrzeba. Musimy przygotować kredki. Tym się nie przejmuj. Przykro mi, kredko, ale muszę to zrobić. O, jestem niezła w mierzeniu. Racja! A ci, którzy się zgadzają, powinni się pospieszyć i kliknąć subskrypcję. Dobrze, ten dinozaur z kredki będzie pomarańczowy. A ten niebieski. Nie, nie, ten drugi. Tak, dobra robota. A ten obok niego zielony. Beze mnie ani różca. O, sami. I do piekarnika. Potrzebujesz pomocy, Su? Nie? Cóż, szybko poszło. Brawo! Co my tu mamy? Niesamowite! Rysowanie tymi kredkami to będzie przyjemność. A najlepsze jest to, że każdy dinozaur ma inny kolor. Śmiało, wypróbuję, Su! A ja narysuję coś dla ciebie. Wow, brzmi interesująco. I całkiem dobrze to wygląda, co nie? O, dziękuję, Sami. Teraz przyjrzyjmy się naszym kolorowym dinozaurom. Potrzebuję jeszcze tylko jednego rękodzieła na wystawę, ale nie mam już pomysłów. Tak, i zostało nam niewiele kredek. Musi to być coś prostego, ale unikatowego. Wiesz co? Myślę, że powinniśmy posłuchać głosu serca.
Zgoda, przynieś płótno. Oto i ono. Ciężkie. Świetnie, teraz uformujmy serce. Dobrze, że nadal mamy tę suszarkę. Włącz ją. O nie, czekaj. Najpierw się ewakuuję. Aha, tu jest o wiele lepiej. O nie, nie, nie. Moment. Tak, tu jest jeszcze lepiej. Najważniejsze to nie zniszczyć kształtu. I tak to wyszło. Fantastycznie. Odkręż się sam i będzie dobrze. Ludzie będą zachwyceni. Cześć! Co za wspaniała wystawa! Naprawdę? Dziękuję. Muszę zabawić gości. Świetnie ci poszło. I widzę, że tym razem masz ciasteczka. Milutka. To są eksponaty. Serio? Tak. O, te lubię najbardziej. Są niesamowite. Hej, co się stało z twoimi włosami? A, daj spokój. Rozumiem. Dziękuję wszystkim za przybycie. Naprawdę doceniam wasze zainteresowanie moimi rękodziełami. Chciałbym podziękować szczególnie kredkom, które mnie zainspirowały. Oraz rzecz jasna mojej najlepszej przyjaciółce, Su. Bez niej by mnie to nie było. Ojej, pomogłam tylko troszeczkę. I dziękuję wam, drodzy widzowie, że jesteście z nami. Do zobaczenia wkrótce. O tak, kochamy was. Nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrybujcie nasz kanał. Dino, nie jest tego! Nie odważyłbyś się! Zapytam Su! Su, wiesz może, co się stało z wanną? O co? O czym mówisz? Ktoś wypełnił ją piaskiem! Jak mam teraz wziąć kąpiel? No więc... Suzan? Wybacz, Sami, to moja wina. Chciałam tylko sprawdzić nowy przepis na kinetyczny piasek. Dlaczego od razu nie mówiłaś? Uwielbiam piasek kinetyczny! Kiedy skandalicznie odebrano mi relaksującą kąpiel, podjęłam decyzję. Cały piasek kinetyczny, który dziś zrobisz, będzie mój. Cóż, to chyba sprawiedliwe. Oto najczystszy i najlepszy piasek, jaki kiedykolwiek widziałam. Jest bardzo przyjemny w dotyku. Skończyłaś? Hej! Przepraszam, Sami. Musimy dodać tylko kilka składników. Czy wiecie, co to za biały proszek? Mąka kukurydziana. Dzięki niej zamienimy zwykły piasek w magiczny. Wystarczy wszystko odpowiednio wymieszać. Ej, ej, pozwól, że to zrobię. Łyżeczka nie będzie potrzebna. Użyję swoich palców. Proszę, żadnych zamków z piasku, dobrze, Sami? Dlaczego o tym wspominasz? O, nie wiem, o czym mówisz. Tak, jasne. Nasz następny składnik to woda z mydłem. Czy nie możemy tego trochę skomplikować? Dlaczego mielibyśmy to robić? Chcę, żeby wszyscy nasi przyjaciele mogli to powtórzyć w domu. Wow! Co za konsystencja! Jest to dokładnie taka, jaka powinna być! Zdecydowałam, że zrobimy nasz kinetyczny piasek w trzech kolorach. Mam tu więc trzy oddzielne miski. Kochani, skoro mamy chwilę, kliknijcie ten przycisk subskrypcji, dobrze? Dzięki temu nic nie umknie waszej uwadze. A oto miska numer 3. Wspaniałe uczucie. Piasek prześlizguje się przez moje palce w taki miły sposób. Sami, czy mógłbyś przynieść mi trochę brokatu, proszę? Wow, pewnie, zaraz będzie. Brokat, brokat, gdzie się podziałeś? O rany, czy to zaczarowany las? Świetnie, wiem co robić. Brokaciku, hej, skakuj do mojego słoika. Czeka cię specjalna misja. I o to chodzi. Więcej, potrzebuję więcej. Suzy, mam dla ciebie najwspanialszy brokat
historii. Super, wygląda naprawdę pięknie. Dzięki, Sami. Otwórzmy słoiczek. I nasypmy trochę niebieskiego brokatu, o tutaj. Naturalnie trzeba jeszcze trochę pomieszać. Pamiętajcie, kochani, im lepiej to zrobicie, tym ładniejszy będzie wasz piasek. Teraz dodajmy nieco niebieskiego barwnika. O, nie zapomnijcie o rękawiczkach ochronnych. W przeciwnym razie będziecie mieli ręce jak Smurf. To dobre, Suzy. Hej, czy mogę wybrać następny kolor i też spróbować twoich sił? Oczywiście, Sami. Podczas naszych projektów trzeba być kreatywnym. To świetny sposób, by wycisnąć z tego jak najwięcej zabawy. Ale ekstra! Od dawna czekałam, aby użyć tego fioletowego cuda. Aha! Nie ma czegoś takiego jak za dużo brokatu, prawda? Jedziemy! O tak! Zobacz, co robi, Suzy! O rany! Masz za swoje. Przechwałki nie są fajne, Sami. Dobrze, że możemy wysypać nasz magiczny piasek z powrotem do miski. Okej, jeszcze kilka ziaren. Aha. I czas na fioletowy barwnik. Pamiętajcie, im więcej kropli dodacie, tym bardziej intensywny kolor uzyskacie. O, nie czuję, że rymuję. Na czym skończyłam? Pomogłaś mi z tym mieszaniem. O, jesteś taką oddaną przyjaciółką. Wzajemnie. Nie mogę przestać się tym bawić. Ten kolor jest niesamowity, prawda? Ale mamy jeszcze jedną porcję piasku do rozjaśnienia. Zabierzmy się za to. No, ja już to zrobiłem. Wow, Sami, chylę czoła przed twoim doborem kolorów. Ten czerwony jest doskonały. Coś mi to przypomina, ale nie mogę sobie... Tak, Red Velvet Cake. Ale nawet nie myślcie o jedzeniu tego piasku. Zresztą mamy inne plany. Na przykład możemy zrobić to. Czyż to nie fascynujące? Bawienie się kinetycznym piaskiem to faktycznie i zabawa, i relaks. Jest też świetne dla rozwoju zdolności motorycznych. Naprawdę? Jak to? No cóż, taka zabawa dostarcza całej gamy doznań sensorycznych. Spójrz, możesz nie tylko dotykać tego palcami, ale również używać różnych foremek, nożyków i innych narzędzi. Nawet koralików. Interesujące. Jak to możliwe, że wcześniej na to nie wpadłem? Może powinieneś bardziej oddać się zabawie, Sami? Może to cię zainspiruje. O, teraz to mnie pochłonęło. To takie zabawne uczucie. Łaskocze, nie chcę przestawać. Ale dobrze, dość już tego czerwonego piasku. Jeszcze nie bawiliśmy się fioletowym. I patrzcie, co zrobię tym razem. O! Hej, chwila, chwila! Co to jest w tym piasku? Czy to są płatki śniegu? Można tak powiedzieć. Jest ich tak dużo. Fajnie! O, ale śliczna rybka. Pogniećmy ją i zobaczmy, co powstanie. Niesamowite. To daje tyle satysfakcji. Ach, nie mogę się tym nacieszyć. Su, to niepokojące, wiesz? Och, Sami, wiesz, o co mi chodzi. Teraz małe cięcie. Aha. No to ruszamy. Co to wam przypomina? Dla mnie wygląda jak niebieska fala, która rozbija się o skałę. Wow, brzmisz poetycko, Su. A teraz kroisz biednego konika morskiego na kawałki. To nie jest prawdziwy konik morski, Sami. Powiedzmy, że to moja spersonalizowana praktyka medytacyjna. Więc relaksuję się. To wspaniały sposób na odstresowanie. Sami, nadal tu jesteś? Tak, jestem cicho, jak mi kazałaś.
Nie chcę mieszać się w twój proces relaksacji, redukcji stresu, feng shui, czy co tam jeszcze? Mądrze. W porządku, na dzisiaj prawie skończyłam. Pozwól, że jeszcze troszkę pougniatam ten fioletowy piasek. Czuję się zrelaksowany. I już mnie nie martwi ten piasek w wannie z dzisiejszego poranka. Ani trochę. Su, to był ogień. Cieszę się, że ci się podobało. Tak, nie ma nic lepszego. Musicie też spróbować, przyjaciele. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Kochamy was. Do zobaczenia. Dobrze, zobaczmy, co tutaj mamy. O, chyba czas już pozbyć się tych starych rzeczy. Nie wiem nawet, co to jest. O, to jest mój Tetris! Czekaj, co powiedziałaś? Co to jest? Wygląda jak jakaś konsola sterowania statkiem kosmicznym. Nie, to elektroniczna konsola do gier. Gra? Mogę zagrać? Nie tak szybko, nie ma baterii. Nie będzie bez nich działać. Daj mi sekundę. Baterię na pewno mam! Aha! Proszę bardzo! Czy jesteś pewien, że to odpowiedni rozmiar? Mam nadzieję! Możesz sprawdzić? Pewnie, zobaczmy. Hej, pasuje! To dziwne. No dalej, Su! Działa? Nie sądzę. O nie! Teraz tak bardzo chciałbym zagrać w Tetrisa! Co robić? Biedny ja! Sami nie płacz! Chodź, pokażę ci coś. Interesujące! Witajcie! Dziś zrobimy Tetrisa z kartonu. Pierwszą rzeczą, której potrzebujemy, jest właśnie karton. Tetris? Su, serio? Naprawdę możemy to zrobić? Jestem pewna naszych umiejętności. Czy potrzebujemy również baterii? Nie tym razem. A, no cóż. Dobrze, zaczynajmy! Najpierw musimy rozłożyć wszystkie kawałki. Su, przyniosłem ci coś do rysowania. Przykro mi, ale już skończyłam. Dobrze. Pomogę ci w czymś innym. Kochani, to jest to, co powinniście otrzymać. Oczywiście następnym krokiem jest wycięcie elementów. Pamiętajcie jednak, żeby zawsze ostrożnie obchodzić się z nożem. To nie jest takie łatwe. Zawsze możecie poprosić dorosłego o pomoc. Poza tym wspólna praca jest o wiele ciekawsza. To prawda. Dobrze, zaczynajmy. Może szybciej będzie skorzystać z mojej magii slajma. Świetny pomysł, Sami. Teraz zrobimy nasz Tetris w mgnieniu oka. Dzięki. A to będą solidne podstawy. Możesz zatrzymać ten filmik, aby lepiej się przyjrzeć. Na naszym kanale jest mnóstwo fajnych filmików z projektami, więc koniecznie dajcie lajka tym, które się podobają i subskrybujcie nasz kanał. Zobacz, skleiłam wszystkie części razem. Dość już tego! Okej. Następnie potrzebujemy jeszcze jednego kawałka kartonu ułożonego w ten sposób. Nałóżmy na to trochę białego kleju. Teraz możemy to połączyć z naszą ramą, o tak! To ważne, aby wszystkie pomiary były prawidłowe. Oczywiście! Tak przy okazji, dobry wybór koloru. Teraz musimy zrobić kilka napisów. Twoje życzenie to mój rozkaz! Dzięki! To jest to! Nasz Tetris będzie miał 7 poziomów. Świetnie!
świetnie. Czy możemy zacząć grać? Nie teraz. Pomaluj to, dobrze? Bułka z masłem. Zrobię to za sekundę. Wiesz, że to moja ulubiona część każdego projektu. To prawda. Ja też lubię kolorować. Dobra, moja cegła jest gotowa. Ale czy będziemy mieli tylko dwie? To chyba za mało. Tak, gra Tetris nie działa w ten sposób. O, wpadłam na pomysł. Halo? Aha, tak lepiej. Spójrzcie na te wszystkie kolory, kochani. Wyzywam cię na pojedynek. Wyzwanie przyjęte. Tak, jasne. Zobaczcie, kochani, powinniśmy zrobić to samo z każdą cegłą. Czekaj, Su, czekaj, co robisz? Na pewno widziałem przyciski na twoim starym Tetrisie. Co? Naprawdę myślisz, że potrzebujemy ich tutaj? Ach, dobrze. Tylko jak mam to zrobić? Nie martw się, wszystko jest pod kontrolą. Proszę, to ci pomoże. Hej, czy przyniosłeś mi wszystko, co jest zielone? O, wow, to naprawdę pomogło. Mamy tutaj kilka przycisków. Oczywiście nie są prawdziwe, ale dzięki temu nasz Tetris będzie o wiele bardziej interesujący. No cóż, co powiesz na to, Sami? Powiedziałbym, że nigdy by ci się to nie udałoby ze mnie. Nikt w to nie wątpi. Została tylko jedna mała rzecz. Musimy stworzyć wskaźnik, aby wiedzieć, na jakim poziomie jesteśmy. Su, ty też to czujesz? Czuję tylko zapach kleju. A ja czuję zwycięstwo! O, naprawdę? No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sami, myślałam, że nigdy nie grałeś w Tetrisa. To mnie nie powstrzymuje, tu. No to kto pierwszy? Będę dżentelmenem. Dobrze. Hurra, udało się. Opanowałam pierwszy poziom. Wow, nie myślałam, że jesteś tak dobra, Suzy. Ale zobaczmy, jak poradzisz sobie na poziomie drugim. Lecimy. To jest najtrudniejsze. Myślałam, że tym razem się nie uda. To jest niewiarygodne, Su. Do czego jeszcze jesteś zdolna? Poziom trzeci. Zaczekaj, zaczekaj chwilę. Zaraz wracam. Co? Dobrze. Pokażę, jak to się robi. Zobaczmy. Co? Nie będę tego potrzebować. I to odłożę na razie. Hej, ty! Aha, dobrze. Zróbmy to. To idzie tutaj. Co dalej? Aha, proszę bardzo. Bardzo dobrze. Ta-da! Wow, Sami, zaledwie 20 sekund na poziom siódmy? Jak to zrobiłeś? To jest najbardziej tajemnicza metoda ze wszystkich, Suzy. Roger, to znaczy król Tetris TV-Daby mnie nauczył. No cóż, muszę przyznać, że jesteś świetnym graczem. Kochani, dajcie nam kciuka w górę, jeśli podoba wam się nasz Tetris. Do zobaczenia wkrótce w naszym kolejnym filmiku. Do zobaczenia, kochamy was! Uwielbiam bawić się slajmem. Tak fajnie się gniecie. Hej, ja też chcę! Ale frajda! Hej, Sami, jak myślisz, skąd bierze się slajm? To proste, Susan. Najpierw mama slajm i tata slajm spotykają się. Potem uświadamiają sobie, że bardzo się kochają, a potem dzwonią po dostawę. A po 30 minutach otrzymują maleńkiego slajma. Tak jak to brzmi dziwnie. O, chwila, to mój telefon. Halo? O, cześć, Roger, co tam u ciebie?
Ona ma rację. No to w takim razie skąd pochodzą slajmy? Muszę to odkryć. Okej, to do zobaczenia wkrótce. Sami, gdzie jesteś? Sami! Tutaj, Su! Co się stało? I o co chodzi z tym strojem? Chciałem tylko zrozumieć, jak powstają slajmy! Rozumiem, czyli to naukowe podejście. Hej, a co jeśli zbudujemy fabrykę slajmu? Fabryka slajmu? Genialne! Ha? O, gdzie on znowu poszedł? Suzy, patrz! Zrobiłem już ściany! O rany, jesteś szybki! Zobaczmy. Świetna robota, Sam. To zabieramy się do pracy. Ale będziemy potrzebować gorącego kleju i więcej części. Proszę bardzo, Su. Jeszcze tylko je sprawdzę. Tak, są doskonałe. Wcale nie. Tak powinny wyglądać te rzeczy. Co? Jak mogłem tego nie wiedzieć? Tak czy inaczej, przyklej je do podstawy. Dokładnie tak. Aha, świetnie ci idzie, Suzan. Cóż, dziękuję za słowa uznania. Su, zamówiłam sushi. Należy je jeść pałeczkami, prawda? Ale to niemożliwe. Ciągle coś upuszczam. Ha, to nie są pałeczki, Sami. To szpikulce. I dobrze się składa, bo nam się przydadzą. Serio? Przynajmniej udało mi się wypić sok. Świetnie, z tego też skorzystamy. Do dzieła. Spójrz, Sami. Sami, gdzie jesteś? Tutaj i pomagam jak mogę. Dziękuję. Pierwszy. Drugi. I trzeci. Doskonale. A kuku, widzę cię. Bardzo śmieszne. Teraz możemy złożyć te części. Wszystko jest takie ładne i schludne. Ale to jeszcze nie koniec. Wciąż mamy dużo pracy przed sobą. Ładnie idzie. A to ciekawe. To prawdziwy skarb. Muszę go mieć. Hej! Przepraszam, panie szlampiracie, ale potrzebuję tego. Zobacz, jak pięknie wyszło to tło. Ach, idealny żółty do mojego idealnego brokatu. Właśnie. Teraz zróbmy kilka pomiarów. Jak dla mnie, świetnie. Następny krok to przyklejenie kawałka przezroczystego plastiku bezpośrednio na wierzch tej rurki. Bułka z masłem. Sami, udało ci się? Jasna sprawa, patrz. Więc co dalej? Wiem, ulepszę rurkę tym. Znakomity pomysł. Teraz będzie pełnić swoją funkcję jak trzeba. No cóż, nie dowiemy się tego, dopóki nie przetestujemy, prawda? Prawda. Czyż nie jesteśmy najlepsi w rękodziele? Przed nami jeszcze sporo pracy. No tak. Co to jest? Nie rozumiem. Sami, jak długo jeszcze? Czas to pieniądz. To czemu nigdy nie dostaję zapłaty? Oto potrzebne rzeczy. W końcu. Ale gdzie jest ta rurka? Sekundka, była gdzieś tu. Znalazłem. Łap! A, no dzięki. W każdym razie... To pasuje tutaj. O, świetna zabawa. Hurra! Auć! Ostrożnie. W sumie to w samą porę. Właśnie miałam to przetestować. Ha, to było fajne. Tak, bardzo fajne. Na czym to skończyłam? A, no tak. Gdybyście zapomnieli, tworzymy tutaj fabrykę slajmów. Zostawcie łapkę w górę, jeśli podoba wam się ten pomysł. Ten element nie wygląda dobrze. Tak lepiej. Mamy tutaj też trochę piankowego papieru. Teraz zobaczymy, czy pasuje. Tak, dobrze nam idzie. Nigdy byś tego nie zrobiła bez mojej pomocy. Na pewno? No pewnie, bo jestem najlepszym pomocnikiem na świecie. To prawda. O, prawie zapomnieliśmy o bardzo ważnym elemencie. Tak, świetnie. A to jako dekoracja. Co powiesz na jeszcze jeden mały test? Super! Więc jesteś gotowy? Zrób to, Suzan! Hurra! O, wow! Prawdziwa magia! Bardzo mi się to podoba! Hej, a to co? Co za śmiesznie wyglądające coś! Nazwę cię Spinner! Hej, Su! Poznaj mojego nowego przyjaciela, Spinnera! No bo to jest Spinner! Popatrz! Właśnie tego potrzebowaliśmy. Twój przyjaciel dobrze się spisał, Sami. Dziękuję. Potrzebujemy więcej kolorów i elementów. Aha! Teraz możemy wszystko złożyć w całość w ten sposób.
Znalazłam coś, co świetnie na mnie leży. Hej! Daj spokój, Sam. Przecież wiesz, że tego potrzebujemy. Widzisz? Ten ładny kijek też może się przydać. Mniejszy kawałek do środka, a dłuższy po prawej stronie. Pozwól mi to okleić tą papierową pianką. Tym razem nie jest konieczna, Sami. Popatrz. O rety, to naprawdę fascynujące, Su. Kocham to. Pracujmy dalej. Myślę, że w środku jest coś fajnego. Pokaż, pokaż. Tylko rzucę okiem. Że też zapomniałem. Auć, schowałam tam swoje zapasy. Ha, może też powinnam robić zapasy cukierków? Chociaż zbytnio ich nie lubię. Ale może w takim razie zapasy czekolady? Su, skoncentruj się, weź to! Dziękuję. Mam kolejną buteleczkę z klejem. Mogę go zainstalować? I gotowe. Musimy tylko zrobić pokrywkę. I magnesy nam w tym pomogą. Ten element tutaj i już. Zobaczcie, jak gładko chodzi. Aby fabryka mogła produkować najpiękniejsze slajmy, musi również wyglądać pięknie. I bam! O tym właśnie mówię. Nareszcie możemy zacząć robić slajmy. Najpierw ja. Będziemy robić puszystego slajma. Oto składniki. Macie je na swoich ekranach. To dość proste. Gotowi na premierę? Oczywiście. Nawet mam monetę. Zaczynajmy. Z pierwszą partią kleju poszło idealnie. Dodajmy trochę kremu do golenia. Teraz wsypuję nieco sody oczyszczonej. I trochę barwnika. Potrzebujemy też płynu do soczewek. No już, dalej! Spójrz na to, zrobiliśmy naszego pierwszego slajma. Wyszło całkiem fajnie. Oto nasz specjalny słoik, który utrzymacie w cieple. Wyglądasz świetnie. A co powiecie na połączenie przepisów na następnego slajma? Patrzcie. Ale zaczynamy od kleju, pamiętacie? O tak, to będzie ciekawe. Co dalej, Su? Tak jak z poprzednim slajmem. Mam nadzieję, że ten będzie miał piękne włosy. Dodamy sporo szamponu. Sami, szampon do miękkiej tekstury, nie do włosów. Ale to nie wszystko. Tym razem potrzebujemy więcej składników. Dobrze, zobaczmy. A, ten! Trochę więcej. Wystarczy. Czy kiedykolwiek mieszaliście skrobi kukurydzianą z szamponem, przyjaciele? Otrzymamy coś naprawdę miękkiego. Teraz połączmy wszystko razem. Dodajmy też trochę dekoracji. Ja bym dał więcej fajnych i kolorowych rzeczy. Zaraz wracam. Co? Wow, Sami, to jest niesamowite. Wskakuj do swojego słoika, mały. Pasujesz tu idealnie. W końcu spróbujmy mojego przepisu na slime. A oto czego potrzebujemy. Na dobry początek trochę brokatu. Świetnie! I leci prosto na klej. Wow, jakie błyszczące! Czas dodać trochę płynu do soczewek. No to zaczynamy! Hej, gdzie to jest? Przepraszam, Su, chciałam ci trochę pomóc. Proszę! Dziękuję! O, wygląda ładnie. Jeszcze to porozciągam. Dzięki za słoik, Sami. I gotowe.
Podobał Ci się nasz projekt Sam? Jestem bardzo zadowolony, naprawdę! Wprowadziliśmy nawet technologię! Ten obracający się stojak na składniki jest topowy! Ale najbardziej lubię brokat! Możemy teraz zrobić tyle slajmów! Cieszę się, że Ci się podoba Sami! Przyjaciele, dziękujemy za spędzenie z nami czasu! Subskrybujcie nasz kanał i pa pa! Tak, niedługo wracamy z kolejnym filmem! Zostawcie łapkę w górę! Na razie! To ciekawe. O, witajcie, kochani! Od dłuższego czasu nie widziałam Sama. Czy przypadkiem nie wiecie, gdzie jest? Lepiej go poszukam. Na pewno wymyślił jakiś kolejny kawał czy coś. O, co to? Tak, udało się. Co zrobiłeś? Możesz wyjaśnić? Właśnie przeszedłem najtrudniejsze labirynty na całym świecie. Teraz jestem królem labiryntów. O, to wygląda na naprawdę trudne. Więc to właśnie robiłeś przez cały ten czas. Teraz wiem, dlaczego tak długo nie mogłam cię znaleźć. Biedna ja. Hej, co jest nie tak? Jeszcze chwilę temu byłeś szczęśliwy. Właśnie zrozumiałam, że nie mam teraz nic do roboty. Rozwiązałem wszystkie labirynty, które znalazłam w domu. Mam pomysł. Dotychczas przeszedłeś tylko labirynty 2D, prawda? Co powiesz na taki 3D? Że co? Nowy labirynt. Trójwymiarowy? Dokładnie. O rany, a skąd taki weźmiemy? Stworzymy go sami. Chodźmy. Świetnie! Dostał z projektami! Na początek potrzebujemy kwadratowego kawałka kartonu, takiego jak ten. Mnie? Obiecałeś, że to będzie labirynt 3D! Nie, Sami, to tylko podstawa. Będziemy używać dwóch takich części. A, kochani, bądźcie ostrożni przy posługiwaniu się nożykiem. Lepiej poproście dorosłego o pomoc. Widzisz? To właśnie powinieneś otrzymać. Czekaj, czy to będzie wycinanka? Nie, muszę tu tylko zrobić oznaczenie. Ale po co? Nie ma początku, nie ma końca, nie ma labiryntu. Sami, to nie będzie labirynt, do którego jesteś przyzwyczajony. Ale ci się spodoba. Obiecuję. A propos, mógłbyś zrobić wycięcie w drugim kawałku? Tylko ostrożnie. Jasne. Bezpieczeństwo to moje drugie imię. Aha. Podczas gdy ty zajmowałaś się zaznaczeniem, ja samodzielnie skończyłem ten fragment. Zaznaczyłeś obie strony, tak jak ja? Nie. Myślałem, że potrzebne jest tylko z jednej strony. O, nie martw się. Masz czas, żeby to teraz skończyć. A ja zrobię jeszcze kilka nacięć. Dobrze. Ta część jest gotowa. Skończyłeś swoją Sam? Sami! Tak, jestem tutaj. Przepraszam, musiałam trochę poćwiczyć na innym kawałku tektury. O, świetna robota. Nawet zrobiłeś to wycięcie. Super. Chwila, czy powiedziałeś, że ćwiczyłeś na innym kawałku tektury? Tak, myślałam, że nie potrzebujesz tego. Przepraszam. Nie martw się, tak naprawdę zrobiłeś dobrze. Naprawdę? Jestem geniuszem. Ale dlaczego to przecinasz? Daj mi skończyć, a zobaczysz. O, zapomniałam zrobić te wcięcia. Muszą być w rogach tych małych kwadratów. No to zaczynamy. Nigdy bym tego nie zapomniał. O, naprawdę? Opowiedz mi o tym. Kto schował ciastka pod poduszkę i nie mógł ich znaleźć przez 3 godziny? Jeśli wiedziałaś, gdzie są, mogłaś mi pomóc. Wiesz co, byłem tak zamyślony. Kochani, subskrybujcie, jeśli też zdarzy wam się o czymś zapomnieć. Nasi widzowie pewnie nigdy o niczym nie zapominają. Na przykład nacisnąć przycisku dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmików. Czekaj, czy to jest po prostu zwykły karton? Zupełnie nie w naszym stylu. Tak, masz absolutnie rację. Co więc proponujesz? Kolorowy papier oczywiście. Nie ma nic lepszego niż kilka arkuszy dobrego starego papieru. Kilka arkuszy mówisz? Dobrze, zaczynajmy dekorować. Okej, najpierw musimy stworzyć zarys każdego kawałka tektury. Rozumiem. Zrobię to w moim biurze, jeśli nie masz nic przeciwko. Czy masz na myśli po drugiej stronie naszego stołu? Dobrze, oto nasze kolorowe kształty. Używamy tylko tych kolorów, prawda, Sami? O, tak, dajemy czadu! Teraz każdy kawałek pomalujemy na inny kolor. Ten będzie różowy. A ten pomarańczowy. Wygląda nieźle, co? Z drugiej strony też. Nadchodzi jasno niebieski.
Wreszcie piękny fioletowy. Świetnie. No dobrze, Su, spójrz. Jestem szybki, co? O, wow, tyle jaskrawych kolorów. Poczekaj, to zbyt jasne i kolorowe. Sami już jest pod wrażeniem, a my jeszcze nie zaczęliśmy składać modelu. Wszystko w porządku. No i co? Glutki są bardzo emocjonalne. Co dalej? Teraz zacznijmy składać wszystkie elementy razem. Robi się coraz ciekawiej. Musimy przykleić małe kwadraciki dokładnie wzdłuż tych znaczeń. Wiesz co? Właśnie się zastanawiałem, po co nam wszystkie te linie? Jesteś bardzo uważny. Cieszę się, że je zauważyłeś. Znasz mnie. Nic nie może się przede mną ukryć. Jestem sami. Na przykład wczoraj wieczorem zobaczyłem, że ktoś zjadł całą moją Nutellę. O, to na pewno nie było moje dzieło. Być może po prostu zniknęła. Smaczne rzeczy potrafią znikać. Naprawdę? Kochani, zauważyliście, że wszystkie słodkie cukierki, żelki czy Nutella szybko znikają? Dajcie kciuka w górę, jeśli tak. Dobrze, zaczynamy. Sami, wiem, że zostało nam jeszcze sporo materiałów z ostatniego projektu. Bądź tak miły i przynieś je tutaj. Okej, Suzy, czy mowa o tych? Dokładnie, te paski kartonu to to, czego potrzebujemy. Teraz je upiększymy. Potniemy na kilka małych kawałków. Jestem do twojej dyspozycji. O, świetnie, dzięki. Wracam za moment. Pamiętaj, żeby być ostrożnym, używając ostrych przedmiotów, dobrze? Tak, tak. I właśnie tak przechodzimy do najciekawszej części. Labirynt sam w sobie. Właśnie dlatego narysowaliśmy wszystkie te zaznaczenia na kartonie, żeby łatwiej było zbudować całość. Oto nadchodzi ostatni żółty kawałek. Świetnie. Gotowe, wyciąłem masę pasków. O, co robisz? Buduję labirynt, najbardziej skomplikowany z możliwych. O, Rety, czy ja też mogę spróbować? Na pewno. Czasem masz problemy z klejem. O, dobrze. W takim razie lepiej, żebyś ty to zrobiła. Kochani, pamiętacie nasze filmiki, w których sam przyklejał do siebie różne rzeczy? Macie swój ulubiony? Cóż, myślę, że wychodzi nam naprawdę fajny projekt. Co ty na to, Sami? Sami? O, rany! O, po co nam w ogóle te ściany? Jak mam narysować linię pomiędzy nimi? Sam, nie musisz rysować linii w tym labiryncie. Naprawdę? Ale jak to w takim razie rozwiązać? Wkrótce skończymy i zobaczysz. Och, Sam, jesteś tak wspaniałym pomocnikiem. Wszystkie paski, które przyniosłeś, bardzo się przydadzą. Zachowuję wszystkie resztki, które zostają po naszych projektach. Czekaj, ale gdzie przechowujesz tak dużo tektury? O, mam jedno miejsce. Chyba długo nie zaglądała pod swoje łóżko. Sami, dlatego ciągle słyszę szelesty pod moim łóżkiem. Już myślałam, że mamy myszy, ale to byłeś ty. Jutro wszystko posprzątamy. Słyszysz, Sami? Pomożesz w tym i to bardzo. Jeśli narobiłeś bałaganu, to teraz go posprzątasz. O, na świętego Cheddara! Nienawidzę sprzątania, miej litość! Ha, widzieliście, jak łatwo można go przestraszyć? A wy lubicie pomagać w sprzątaniu? Sami, gdzie poszedłeś? Jeszcze nie skończyliśmy tego projektu. Potrzebuję pomocy. Sami! Sprzątanie? Nie, jestem chory. O, malutki oszust. Proszę cię o pomoc w labiryncie. O, co za niesamowita rzecz się wydarzyła. Czujesz się lepiej? Właśnie miałem chwilowy przypływ grypy. Tak, to było to. Raczej ktoś miał chwilowy napad choroby zwanej malutkim kłamczuszkiem. Przyznajesz więc, że to choroba. Refie jest po mojej stronie. Tak w ogóle, jak to działa? Cóż, potrzebujemy trochę czegoś okrągłego. Co? O, Sam, co masz na plecach? Pobrudziłem się? Czy to pszczoła? Nie, ale tego właśnie potrzebujemy. Znalazłem piłkę! Poczekaj, mam to. Więc jesteś gotowa, żeby wypróbować nasz labirynt w akcji? Powinniśmy poruszać nim tak, aby kula się przemieszczała. Ha, bułka z masłem! Najpierw spróbuj, bo to wcale nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Dobrze, teraz ja, Susan. Zaraz zobaczysz, jak pracuje profesjonalista. Aha, chwila. Pozwól, że tylko przeniosę ją właśnie tutaj. Dobrze, w porządku. Chcę się tylko upewnić, że to jest wystarczająco trudne dla profesjonalisty takiego jak ty. Jeszcze trochę i... Aha! To nie fair! Okej, proszę bardzo. Tak lepiej! Po prostu nie złość się, gdy zobaczysz, że rozwiążę to szybciej niż ty. Co tak długo robi Sami? Nie mogę się doczekać, kiedy znowu będę się nim bawić. Sam, ile jeszcze?
Niezła droga. Dobra, prawie u celu. Hurra! Okej, to chyba kończymy. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i nie zapomnijcie wcisnąć dzwonka, żeby nie przegapić naszego nowego filmiku. Pa! Sam, przynajmniej przyjdź i pożegnaj się z naszymi widzami. O, dobrze. Do zobaczenia. Hurra! Udało się! Teraz naprawdę rozwiązałem wszystkie labirynty na świecie. Wow! The biggest sea creature I've ever seen! No, anyone has ever seen! Yeah! And what was that? It was a terrifying monster! A giant octopus! Oh! That doesn't sound good! More tea, girls! Huh? Where did they go? And who's gonna listen to my spooky stories now? A giant octopus? Sue! You scared me! You've actually never caught a giant octopus or seen it before, right? It's a large fish. What's there to see? Oh, Sammy. It's okay not to know something. Actually, we can explore sea inhabitants together. Come on! Oh, I like this idea! Friends, check this out. It's a special learning kit called Fishbowl. Let's open this blind bag and check out what's inside. Let me do it. These scissors are too large for you anyway. Okay, now we can do this. Wow, look at this! So many hidden treasures! So that's what an octopus looks like? Uh-huh. So, we've got a fishbowl, cute sea creatures, food for our new pets, and some decorations for the fishbowl. I want octopus to feel as good as possible. It's very sweet of you, but sea inhabitants don't need any pillows. They need water. I guess they don't need blankets either. I want this home for our pets look cute. Oh, I know exactly what to do. I'll paint it blue. It will look like a real sea. Et voilà! Awesome! Now let's decorate the bowl to make it look even better. Remember to always be careful with scissors. Well, let's see. Wow, this is so pretty! Coral, seaweed, and colorful stones! Yes, I definitely look better this way! Aw, you always look great, Sammy! And so will our fishbowl! Let me help you, Sue! I'll put this in place! Done! I have an exquisite taste! You sure do, Sam! Done! And I think it looks great! But something's missing! Water, Sue! We need water! Right you are! Sea inhabitants can't live without water. Let's pour it in here, slowly and carefully. Whoopsie! High humidity! I'd better hide here! Don't worry, Sam. All the water will stay in this bowl. We've prepared a cozy living space, and now it's time for the inhabitants. Are you excited to meet them, friends? Then give us a thumbs up and subscribe! Here they are, so pretty and bright! Let's put them in the fishbowl we've made. We have a turtle. And here comes a goldfish. And an octopus. Oh! So many legs! I bet she spends a fortune in a shoe store! And here's one more inhabitant of our fishbowl. A seahorse. Look, this is your new home, buddy. Where is it? Come on, where did it go? What are you looking for? My saddle! I could put that on that horse you've mentioned! Seahorses aren't for riding! They're called this way because they look like real horses, but are tiny and live underwater! Now I understand that I know next to nothing about sea creatures! I want to learn more! Help me, Sue! Pretty please! Of course! And the best way to learn something is by practicing! So, you suggest going fishing? No! I suggest making a fishbowl and its inhabitants ourselves. But first, we need to take care of the ones we've already got. We'll do it by feeding them and giving them some vitamins.
Like this. Just enough for them to be full. Vitamins are crucial for health of everyone, including fish. Now look at them. They've had a nice healthy meal. Which means the crafting time! First, we will draw the outlines of the decorations for the fish bowl. I want to start with some corals, rocks, and then seaweed. Be careful with the lines and don't hurry, friends! Sammy, I need help! And it's coming right up! Go ahead and make things bright! This coral is going to be red! And I want to make this one bright yellow, with radiant red tips. We'll have the seaweed green, of course. The underwater world is very colorful, right? Yeah! Now we need to make everything durable. We are talking about water here, after all. Here we go. Can we cut them out already? Yep. And what are we gonna do with these decorations? We'll just put them here in this paper baggie and… Ahem! Hey! No, no, Sammy! We need it for our fish bowl! You're such a trickster! But my bedroom needs decorations too! Okay! After finishing the bowl, we'll decorate your bedroom. Deal? This is a very important bag. It will contain fish food and vitamins. And we'd better indicate that. Now it's time to make them really stand out. Do fish like donuts? I can share. No, it's not proper food for fish. For no one, actually. Whatever. So, we'll keep food stuff for the fishies in this baggie. Now let's draw a container to keep the dry food. First, just the outlines. And then I will also decorate it with an image of a fish. This is going to be the container for the vitamins. This bottle is a bit smaller, though. Wait! I'm not that heavy, I promise! Oh, Sam. Didn't I tell you that you can't ride a seahorse? Anyway, we've got the containers with food and vitamins. Let's put them inside the paper baggie. Voila! This is our main paper bag. Oh, wait! Silly me! We forgot to make a bag for our animals! Mine will be blue, but you can choose any color you like. And as always, we'll start with the outlines. The main inhabitant of our fish bowl, a giant octopus, has 1, 2, 3, 4, 8 legs! Like this one! You're right, Sammy! They look the same, like twins! If I were an octopus, I could do so many things at the same time! Yeah, the octopus is a great animal! But how about the turtle? I'll draw it and you'll see how cute it is! No, no, no! It's too slow for my liking! And also I would have to carry a lot of stuff on my back! Huh, it makes sense! What about a goldfish, then? What was the question? You couldn't have forgotten it so fast! But a goldfish would. Their memory is too short. It's a myth. Goldfish have better memory than many. All right, maybe you'd like to be a seahorse? No way! What if someone puts a saddle on me and decides to ride me? I wonder who could that be? Anyway, our sea animals are ready. But even though they're sea inhabitants, they need to be protected from water. That's what sticky tape is for. Now they'll be swimming safely in our pretty fish bowl! Had caught an octopus? It was an epic battle! And guess what? Now it's living here! Which one is the octopus? The most terrifying one, with 8 arms!
Are you sure it was an epic battle? This animal is cute and tiny. Oopsie, they've cornered me. Sue, I need some help. Hey, isn't it time to feed our fish friends, Sammy? Right! Friends, remember to give this video a like and subscribe to our channel. Bye! Hey!